Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Siemanko wszystkim, postanowiłem zrobić lód z 500 bandosów. Mam nadzieję, że będzie on się wam podobał i zostaniecie zmotywowani do chodzenia na różnego typu bossy. Bandos jest super bosskiem, ponieważ można naprawdę dobre exp na godzinę tam wyciągnąć i zarobek mam nadzieję, że też nie będzie taki zły. Więc życzcie mi powodzenia i widzimy się po 500 killach. Fuck this Jagex, fuck this. Tam taradam, Bandos chestplate. I uwaga. No 17 hapsów. Yeah. 9 strength. Yeah. Bandos helmet. Tyry. Drugi raz na tripie. Yeah. Dobra, siemanko. Zrobiłem 500 killi. Powiem wam, że nie było to nawet takie nudne. Nie padłem ani razu. Nie price-checkowałem jeszcze tego, więc naprawdę nie wiem, ile zarobiłem. Ale tak, robiłem mniej więcej 65-70 killi na godzinę, więc myślę, że to nie jest tak źle. Więc zajęło mi to tak około 7 godzin. No więc tak, dobra, przejdziemy do price-checkowania. O, najpierw price-checkuję te takie normalne rzeczy bez dropów specjalnych z Bandosa. Dobra. Dobra, więc mamy 13 milionów z junk itemów. Teraz dodamy te. O, 26 milionów, więc nie jest tak źle, kurczę. 7 godzin mi to zajęło, więc mam profit prawie 4 miliony na godzinę, 3,5 miliony. No co prawda przyszczęściło mi się troszeczkę, ponieważ nie dostałem, że dostałem tylko jednego Ghostward Sharda przez 500 killi. Dostałem 3 bandostasety, a nie, 2, sorry, Ghostward Shardy dostałem. Dostałem 3 bandostasety, jeden hełm, 3 bandosbudki, glovesy. Boże, nie tasety, tylko chestplate'y. No więc ogólnie to moim zdaniem się opłaca chodzić na bandosa i mam nadzieję, że po oglądnięciu tego filmiku tak też zrobicie, ponieważ exp, jaki tam dostawałem na godzinę, to było około 400 tysięcy do samego ataku, więc razem do HP i ataku to było ponad 500 tysięcy. No i na koniec tego filmiku postanowiłem zrobić coś szalonego, a ściślej mówiąc, sprzedam teraz całe moje itemki i idziemy to wszystko na raz zastejkować. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, sprzedałem wszystko i okazało się, że sprzedało się wszystko za 25,3 miliona. No dlatego, że bandos crashuje, bo pełno osób hanci peta teraz. No ale dobra, jesteśmy na dual arenie i zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, mamy kolesia. Meo, dobra, nieważne jak, ale to jest chyba ten sam. Ma. Chyba tak, no dobra. O, no to lecimy. Zobaczymy, czy 7 godzin bicia bandosa pójdzie na marne. Czy podwoimy profit. Uff. Dobra, lecimy z tym koksem. Trzymajcie kciuki. Nie, kurde, co jest? Dobrze. Dawaj. Dobrze. Serio? Dobra, okej. Okay. No to nie róbcie stejka, jak idziecie na bandosa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Siemanko, do następnego wideo.